Norki zombie wyszły na powierzchnię. Duńczycy chcą je spalić. Koronawirus w Danii. Zakopali norki w pobliżu jeziora. Możliwe, że je wykopią i spalą. W Danii może dojść do wykopania i spalenia ok. 10 tysięcy ton norek, które wybito na fermach futrzarskich po wykryciu u nich zmutowanej formy koronawirusa. Około 11 milionów norek zakopano w pobliżu jeziora do kąpieli, z którego pobierana jest woda pitna, podaje w poniedziałek 30 listopada EU-Observer. Fakt, że martwe zwierzęta zakopano w pobliżu zbiornika, wywołał strach o sytuację sanitarną i zdrowotną okolicznych mieszkańców, informuje brukselski portal. EU-Observer przypomina, że duński minister do spraw gospodarki żywnościowej Mogens Jensen zrezygnował w zeszłym tygodniu ze stanowiska, gdy wyszło na jaw, że nie było podstawy prawnej uboju, a premier Danii Mette Frederiksen płakała w telewizji po odwiedzeniu w czwartek 26 listopada zniszczonej fermy norek. 12 zakażonych osób rząd Danii poinformował w piątek 27 listopada, że chce wykopać norki, które zostały wybite w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa, po tym, jak część z nich wyłoniła się na powierzchnię. Dania nakazała ubój wszystkich hodowlanych norek na początku listopada po wykryciu, że 12 osób zakaziło się zmutowanym szczepem wirusa powodującego COVID-19, który przenosił się z człowieka na norki i z powrotem na ludzi. Decyzja ta doprowadziła do wybicia 17 milionów sztuk tych zwierząt. Strzeżone przez całą dobę martwe norki zostały wrzucone do okopów na terenie wojskowym w zachodniej Danii i przysypane 2 metrami ziemi. Ale setki szczątków zaczęły wyłaniać się na powierzchnię, wypychane z ziemi przez, jak tłumaczyły władze, gaz z ich rozkładu. Gazety określały je mianem norek zombie. Następca Jensena, Rasmus Prehn, powiedział w piątek, że popiera pomysł wykopania zwierząt i ich spalenia. Jak przekazał, zwrócił się do Agencji Ochrony Środowiska o zbadanie, czy można to zrobić, a parlament zostanie poinformowany o tej sprawie w poniedziałek. Makabryczne miejsca, gdzie zakopano wybite norki, strzeżone 24 godziny na dobę, aby trzymać ludzi i zwierzęta z daleka, wywołują skargi mieszkańców na potencjalne zagrożenie dla zdrowia, odnotowuje agencja Reutersa. Władze twierdzą, że nie ma zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa z martwych zwierząt, ale okoliczni mieszkańcy martwią się o skażenie wody pitnej i jeziora kąpielowego, oddalonego o ok. 200 m od miejsc, gdzie zakopano norki.